Hej dziewczyny, witam was bardzo, bardzo gorąco. Tym razem mam dla was sposoby na taki bardzo klasyczny makijaż i triki, które pomogą nam w jego wykonaniu. Będziemy używać tych Max Factorowych produktów, a całość jest inspirowana stylem Marilyn Monroe, ponieważ ona jest teraz ich twarzą czy też ambasadorką, a jej przemiana z normy w taką Marilyn, którą wszystkie kojarzymy, ikonę bardzo charakterystycznego stylu, jest oczywiście bardzo ciekawa i inspirująca. I ten makijaż jest bardzo ważnym punktem, ponieważ to jest taki, powiedziałabym, flagowy makijaż, który stał się symbolem takiego klasycznego makijażu. Dzisiaj właśnie skupimy się na kresce, więc będą triki dla początkujących i na czerwonych ustach, na tym jak wykonać taki makijaż poprawnie, jak sprawić, aby nasz makijaż ust wytrzymał jak najdłużej. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy do rzeczy. Ok, to co ja zawsze robię przed malowaniem kreski jest zagęszczenie linii rzęs. Czasami malujemy kreskę i widzimy, że ten eyeliner nie dotarł wszędzie między rzęsy, co skutkuje takimi jasnymi plamkami, przerwami między rzęsami. Aby tego uniknąć, sięgamy sobie po taki zwykły matowy cień i skośny pędzelek, którym nanosimy ten cień właśnie jak najbliżej linii rzęs i staramy się bardzo między te rzęsy docierać, tak żeby włosie naszego pędzla po prostu weszło między każdą rzęsę. Teraz widzicie, że ta linia jest o wiele bardziej spójna. Możemy też dojść jakby pod te rzęsy odrobinę od dołu. W ten sposób tak naprawdę też przyciemniamy tą górną linię wodną, ale jeśli nie nałożymy tego cienia zbyt dużo, tak naprawdę on wcale nie musi migrować na dolną i nie będziemy miały tego efektu przyciemnionego oka też tutaj na dole. Jeśli mamy problemy z kreską, bardzo pomocne może być wykonanie takiego pierwszego szkicu. I znowu używam tutaj skośnego pędzelka. Tym razem sięgamy po jakiś, nie wiem, ciemny, na przykład brązowy cień. Ja akurat zawsze zaczynam od naznaczenia tej linii tutaj w zewnętrznym kąciku. Ona powinna być przedłużeniem linii, którą jakby pokazuje nam układ tutaj tej dolnej powieki, układ dolnej linii wodnej. I tak naprawdę często możemy uzyskać ją po prostu przykładając ten skośny pędzelek w ten sposób. Teraz oczywiście pracujemy nad tym szkicem. No i teraz oczywiście pracujemy nad tym szkicem naszej kreski. Zaczynamy od jak najcieńszej linii, patrząc, czy być może chcemy ją jeszcze pogrubić, jak daleko chcemy ją wyciągnąć i tak dalej. Delikatnie pogrubiać. Widzicie, że ja lubię łączyć to skrzydełko jakby z tym wewnętrznym kącikiem. To jest taki mój ulubiony sposób na malowanie kreski. Ale to jest bardzo indywidualna sprawa i powiedziałabym, że tutaj wiele zależy od tego po prostu, w jaki sposób nauczymy się malować tą kreskę już na samym początku. I teraz, kiedy nasz szkic jest już gotowy, sięgamy po eyeliner. To jest akurat ten kolor Expert w kolorze czarnym. To jest jeden z tych takich wodoodpornych eyelinerów, które nam się nie odbijają na powiece. Głównie dzięki temu, że on zasycha w takie bardziej winylowe wykończenie, lekko błyszczące. Zaraz dokładnie to zobaczycie. No i w momencie, kiedy rysujemy naszą kreskę eyelinerem, ja właściwie zawsze zaczynam od takiego dotknięcia tutaj na środku. Pozbywam się w ten sposób nadmiaru jakby tego produktu z końcówki i zaczynam zbliżać się do wewnętrznego kącika, tak żeby tutaj jak najładniej mi się wszystko połączyło. No i generalnie dalej wychodzę do zewnątrz. Staram się też tą końcówką dochodzić między rzęsy, żeby wszystko było, nie wiem, jak najbardziej ładną, płynną linią. Na razie jeszcze nie wychodzę w zewnętrznym kąciku, ponieważ zaraz Wam pokażę, jak stworzyć taką bardziej ostrą, precyzyjną końcówkę. Dokładam jeszcze jedną warstwę, żeby ta kreska była naprawdę ciemna. Jak widzicie, teraz kiedy podążam jakby za szkicem, ta sprawa jest o wiele, wiele łatwiejsza. Ale czasem, jeśli zależy nam na bardzo precyzyjnym wyciągnięciu tego ogonka i takiej bardzo precyzyjnej linii, a mamy z tym problem, bardzo fajnym sposobem jest naniesienie odrobinę eyelinera na taki skośny pędzelek, który na przykład będzie bardziej precyzyjny niż końcówka eyelinera, z którego akurat korzystamy. I przełożenie tego produktu tutaj
Jak widzicie, te kreski są już naprawdę dość szczegółowe i bez żadnego problemu możemy uzyskać naprawdę bardzo ostry, precyzyjny koniec. Jedną z ciekawostek dotyczących szczegółów makijażu Marilyn jest to, że ona w makijażu oka bardzo często stosowała taki trik, który polegał na tym, że rysowała jeszcze tutaj w tym kąciku taką, na dolnej powiece, taką delikatną kreskę, która skierowana była w dół i to w taki charakterystyczny sposób działało optycznie na jej oko, jakby powiększając je i nadając mu takiego charakterystycznego kształtu. Możemy to tutaj zrobić tak, żebyście sobie zobaczyły, bo to jest, tak jak mówiłam, dość fajna ciekawostka. Wygląda to mniej więcej tak. Często zewnętrzny kącik był też podkreślony w ten charakterystyczny kształt V. Tutaj linią nawiązujący trochę do tego ostrego, szpiczastego kształtu brwi, którego tutaj już odtwarzać nie będziemy, bo myślę, że akurat nie dla wszystkich jest trafiony. I takie odtwarzanie cudzego kształtu brwi, jakiegoś bardzo przerysowanego, nigdy nie jest dobrym pomysłem, ale możemy jeszcze delikatnie tutaj popracować nad zewnętrznym kącikiem. Zostało jeszcze nam tylko tuszowanie rzęs i przechodzimy do ust. Kiedy planujemy wykonanie czerwonych ust, bardzo często pierwszym kosmetykiem, jakim myślimy, jest konturówka. Ale tak naprawdę czasem o wiele lepiej jest zacząć od trwałej szminki i użyć jej w roli konturówki i jakby takiej bazy do naszej właściwej czerwonej szminki, ponieważ dzięki temu zapewnimy sobie o wiele większą trwałość całości niż w wypadku, kiedy używamy tylko samej konturówki i szminki. Takie trwałe szminki mają to do siebie, że one naprawdę są w stanie wytrzymać w naszych ustach bardzo, bardzo długo. I kluczem do ich odpowiedniego używania jest właśnie często stosowanie ich jako bazy i nanoszenie ich taką delikatną, cienką warstwą, dzięki czemu sama jakby struktura tej szminki na ustach nie jest jakby za bardzo obciążająca, ale w momencie, gdy nasza normalna szminka zaczyna się ścierać, ta baza, którą stworzyłyśmy, dalej jest na miejscu i nie mamy żadnych prześwitów, żadnego nierównego ścierania się, ani nic takiego. Taki mały pędzelek, oczywiście im bardziej precyzyjnie, tym lepiej. Czasem możemy sobie pomóc nawet takim skośnym pędzelkiem do malowania kresek. On też potrafi być bardzo, bardzo pomocny akurat w takiej sytuacji. Jeśli coś nam się zepsuje, możemy oczywiście poprawić wszystko korektorem z pomocą właśnie takiego skośnego pędzelka. Kiedy stworzymy już naszą bazę, przechodzimy do szminki w wybranym kolorze i albo, nie wiem, bezpośrednio z opakowania, albo z pomocą pędzla, co wydaje mi się jest lepsze, nanosimy tą szminkę na usta. Pędzelek tak naprawdę pomaga nam w tym, żeby kosmetyk lepiej stopił się z naszą skórą lub w tym wypadku z tą wcześniejszą bazą, trwałą szminką, którą nałożyłyśmy poprzednio. I to jest taki sposób na to, żeby stworzyć takie naprawdę fajne i niezawodne połączenie. To już tyle, skończony makijaż wygląda w ten sposób. Dajcie mi znać, czy często same decydujecie się na takie połączenie, czy dobrze się w nim czujecie i czy taka wersja Wam po prostu pasuje. Z mojej strony to już tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie już wkrótce. Pa, pa!